Siemanko widzowie, z tej strony Góral, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam 6 satysfakcjonujących gier na telefon. No, według mnie, nie wiem czy dla was będą satysfakcjonujące. No i co, po prostu zacznijmy. Pierwsza gra to jest Idle Landmarks. Idle Landmarks i to jest jakby taki clicker. I zanim on się włączy, akurat masz czas na zostawienie łapki, suba i komentarza oraz udostępnienia tego filmu. No po prostu, żeby więcej osób je zobaczyło. Czekajcie. Okej, ładuje się i zapomniałam wam powiedzieć, że te wszystkie gry są jakby bez internetu i nawet działają lepiej bez internetu. Tutaj mamy takie coś, żeby budować jakby... No właśnie, reklamy nawet są jak... Tu mamy takie coś jak, żeby budować różne rzeczy. Tutaj mamy różne questy. Tu można się... do przodu w czasie za reklamę. Tu są codzienne nagrody. I tu mamy właśnie różne mapy i możemy budować. Ja jestem na tym etapie, żeby... O, 18% już zbudowałem wieży Eiffla jakby. No i co, to była pierwsza gra. Zaraz jeszcze coś tam sobie poklikamy, no. I zaraz będziemy przechodzić do drugiej gry. Te kamienie mają fajne animacje, tylko tej animacji chyba nie widać. To było bardzo słabo. No i to była pierwsza gra, taki clicker, nie wiem na co. Ale po prostu się buduje i to jest dla mnie satysfakcjonujące. No i co, przechodzimy do kolejnej gry. Kolejna gra to Rusty Blower. Jakby w tej grze o to chodzi, żeby zdejmować z różnych rzeczy, na przykład... No nie, na przykład po prostu rdze i brud. I ona tak fajnie schodzi właśnie, że to jest satysfakcjonujące. Okej, już nam się gierka odpaliła. No, widzicie jak to fajnie schodzi? To trzeba właśnie 100%, żeby ukończyć level. Nawet jak trochę zostanie tutaj, to nic się nie stanie, bo uzna jako stówę. To tak się powoli obraca i właśnie można. No i widzicie, nie było trzeba wyczyszczona, już jest. I tutaj mamy różne kolekcje. No i tutaj mamy różne kolekcje. To jest kuchenna kolekcja, to jest jakby taka rycerska. To jest właśnie ogrodowa. No i tej jeszcze nie mamy. A tutaj mamy właśnie różne spryskiwacze. Te dostajemy jakby za klucze. Te są za odblokowanie, za klejnoty, które dostajemy właśnie też za te klucze. Zaraz wam pokażę. Tutaj macie w prawym górnym rogu klucze i właśnie o, się zbiera w niektórych lewerach klucze. Jak mam 3 klucze, to po prostu losujemy z 9 3 jakby obrazki i najlepsza nagroda to jest zawsze spryskiwacz i są klejnoty, co nie? No i co? Chyba przechodzimy do kolejnej gry. Już jesteśmy w trzeciej grze i powiem wam, że to jest faworyt z tych 6, co wam dzisiaj przedstawię.
No i co? Po prostu wam to pokażę. Macie tu różne levele, o, i macie jakby takie nakładki. Bierzecie spray, tylko tu, o, jest animacja, się zawsze laguje na początku. Bierzecie spray i tak sprayujecie. I tu jest akurat 8 elementów, tam pokazuje to ten pasek na górze. Teraz malujemy kolejny. I czym jakby większy level, tym jest więcej elementów do zrobienia. I bardziej się szczegółowe i w ogóle, i co wtedy wychodzą lepsze obrazki, co nie? Znowu coś się zwiesiło. O, już się naprawiło. To chyba będzie Biedronka. No, tak mi się wydaje. Po prostu pokrywamy wszystko, co ma inny kolor niż kartka. I ostatnia kartka, to jest fajne, możemy zdjąć sami. No i wyszła nam taka Biedronka. Tutaj obrazki, które zrobiłem. Właśnie w taki sposób sam jak ta Biedronka. Jeszcze coś sprawdzę. Tutaj macie różne ustawienia i w ogóle. No i co, to chyba wszystko, więc przechodzimy do kolejnej gry. Jesteśmy już w kolejnej grze. W kolejnej grze chodzi o to, żeby obierać owocki. Ja akurat używam do tego sikiery, bo to jest mój pierwszy skin, który tu w ogóle zdobyłem. No i co, to jest trochę tak jak z tym zdejmowaniem, jak to? Zdejmowaniem rdzy. A i zapomniałam wam powiedzieć, ta trzecia gra nazywała się Stencil Art, a ta się nazywa I Peel Good, coś takiego. Tu nie trzeba akurat wszystkiego. Tu macie zawsze ciekawostki. Tych owocach w ogóle. Tutaj mamy różne skiny. O, na przykład mogę nożem jajko obierać. I tu chyba też trzeba starać się chyba tutaj jak o najdłuższą skorupkę. Jakby skórkę, żeby była jak najdłuższa. Wiecie, o co chodzi. No i co, to była czwarta gra. Przechodzimy do piątej. Tutaj macie wszystkie nazwy gier i przechodzimy do piątej gry. Dużo jest gier od wydawnictwa Lion Studios, ale akurat ta nie jest. Pewnie to widzieliście dużo na reklamach, tą gierkę tu macie ustawienia,
Wcześniej też mieliście, ale nie pokazywałem wam. Sami się dowiecie. Tu macie, żeby nie było reklam, no ads, a tu jakiś sklepik dziwny. No i co, to chyba wszystko w tej grze. Jeszcze tutaj dokończymy ten gameplay, jak ja to nazywam. No i tu mamy kolejne mapy. Mamy mapy i bez tych kwadracików wrogich i z tymi kwadracikami. No i co, i sobie zgrajcie i się dowiedzcie, no po prostu. No i co, przechodzimy chyba do ostatniej, szóstej gry. Ta gra nazywała się Color Field 3D, a kolejna to będzie Fill in 3D. No i mówiłem, już trzecia chyba, czy czwarta nawet gra z wydawnictwa Lion Studios. Ładowanko. I tu jakby podjeżdżamy do pikseli, to zawsze się na początku trochę laguje. Zbieramy je, a potem je kładziemy jakby, żeby powstawał obrazek. O tak o. O, już się nalagło. No i powstaje obrazek dzięki temu. Tutaj jakiś mało zostało, to nam pokazuje, gdzie to trzeba umieścić. A na końcu jest, możemy to sobie zniszczyć. No i to jest fajne. Tu mamy różne skiny. A tu jakieś są Hemes, ale to Comingson. No i tu mamy różne skiny. Tutaj są ustawienia. I tutaj jest no ads. No i to chyba wszystko. Robimy tutaj ostatni obrazeczek. Niszczymy. No i co? Myślę, że wam się odcinek podobał. Pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze, o udostępnieniu filmu. Wtedy więcej osób będzie mogło zobaczyć ten film. No i co? Do kolejnego odcinka.